tematem dzisiejszej lekcji będzie przede wszystkim bezpieczeństwo. Nauczycielu Mike, jesteśmy już dorośli. O bezpieczeństwie wiemy wszystko. Na pewno nie wszystko, o tym zawsze można się nauczyć więcej. Leila, jak jesteś taka mądra i wszystko wiesz, to opuść lekcję. Nie, Diana, dzięki, posłucham. Wiem, że wasi rodzice mają samochody. Ale samochody są dla dorosłych. Nie prowadźcie samochodów, jeżeli nie macie prawa jazdy. Nauczycielu Mike, ja mam prawo jazdy. Ja też mam. A ja będę mieć w lecie. Ja jeżdżę lepiej niż mój tata. Twierdzam. Nauczycielu Mike, a ja mam prawo jazdy na motor. Ojku, jojku. Ja też w lato będę miał prawo jazdy. Dobrze, dobrze, ale zanim wsiądziecie za kółko, musicie poznać wszystkie zasady ruchu drogowego. Nauczycielu Mike, ja egzamin zdałam doskonale, a ja jestem w trakcie, uczę się przepisów. Bardzo dobrze, ale takie przepisy nie są tylko dla kierowców, ale także dla pieszych. Na przykład nie wychodźcie w nocy w ciemnych ubraniach. Tak, nauczycielu Mike, w nocy trzeba nosić odblaskową sukienkę. Wszystkie moje ubrania są odblaskowe. Nauczycielu Mike, jeszcze jest ważne bezpieczeństwo dziewczyn. W ciemności dziewczyny nie mogą chodzić same. Dokładnie, można wpaść w tarapaty. Dobrze, jesteście mądrzy. Mam nadzieję, że wszystko zrozumieliście. Nie chcę, żebyście mieli problemy. Oczywiście, nauczycielu Mike. Jesteśmy najlepsi. Diana, zapytaj. Nad, zaraz zapytam. Nauczycielu Mike, mogę cię prosić na minutkę? Tak, Diano. Jest taka sprawa. Możemy iść do domu, opuścić dwie lekcje? Prosimy. Ale czemu miałbym się w ogóle na to zgodzić? Jesteście jakieś wyjątkowe, czy co? Nauczycielu Mike, wie pan, przeprowadzam się. Muszę się spakować. Tak, a ja jej chcę pomóc. Tak, i możesz też zwolnić buntowniczki, moje przyjaciółki i koszykarzy? Ale dokąd się przeprowadzasz? Zmieniasz szkołę, czy co? Nie, nie, nauczycielu Mike, będę się uczyć w tej szkole. Po prostu przeprowadzam się do innego domu, do własnego domu Lady Bunny. I jedna z przyjaciółek będzie mieszkać z Dianą. Ale dopiero uczyliśmy się o bezpieczeństwie, wiesz, że z rodzicami jest najbezpieczniej. Nauczycielu Mike, moi rodzice wiedzą, że się przeprowadzam i będą mieszkać bardzo blisko. To jak, nauczycielu Mike, puści nas pan? Mogłabym przejść? A niech to, Leila zawsze mnie podsłuchuje. No dobra, dziewczyny, odpuszczę wam te dwie ostatnie lekcje. Ale jutro macie być za to na czas. Dobrze, nauczycielu Mike. Dziękujemy. Wrócimy na czas. Nad, dzisiaj będzie bardzo fajny dzień. Tak, chcę już wrócić do domu. Do widzenia, nauczycielu Mike. Do widzenia, nauczycielu Mike. Do widzenia, ale czekam na was jutro równo o 8. Żaby, co zamawiacie? Tiramisu. A dla was co? Carbonara. Okej, dwie karbonary. Chłopaki, co zamawiacie? Pizzę. Dobra. Nie denerwuj się, będzie okej. Ice, 4 tiramisu, 2 karbonary i 1 pizza. Dobrze, do pracy. To wszystko. Nie, nie jestem zdenerwowana. Jem dużo słodyczy. Muszę przytyć 3 kilo. Diana, mam dla ciebie wiadomość. Jaką? Diana właśnie przeprowadza się do jakiegoś domu Lady Bunny. Możesz to sobie wyobrazić? To wspaniale. Wiesz coś o tym? Nie. Diana zamiast słodyczy zjedz naszą owsiankę z jagodami. Okej, pizza, dawaj owsiankę. Leila, skąd wiesz? Diana, słyszałam, jak mówiła to nauczycielowi Mike'owi. Diana, to nie wszystko. Słyszałam, jak Nad mówiła, że będzie w tym domu mieszkać z jedną z przyjaciółek. Wiesz, z którą? Ale jej przyjaciele mają dobrze. Leila, co zrobimy? Diana, musimy się dowiedzieć, gdzie jest dom Lady Bunny. I musimy się do niego dostać i napisać artykuł. Nie, 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 Leila. Właśnie miałam lekcję bezpieczeństwa. Wchodzenie do cudzego domu nie jest bezpieczne. Diana, bez pozwolenia Diany nie jest to bezpieczne, ale my pójdziemy na wizytę. Leila, jak to sobie wyobrażasz? Odwiedzimy Dianę i powiemy, że jesteśmy z wizytą? Nie, Diana, przyjdziemy do Diany pod pretekstem, że piszemy artykuł o fajnych i niezależnych nastolatkach, które żyją bez rodziców. I zobaczymy, co to za dom Lady Bunny. Dobra, zgadzam się. Może ten dom będzie z uszami? Diana, wszystko jest możliwe. To dom Diany. Szczury, o czym wy mówicie? Jaki dom Lady Bunny? Przeczytajcie mój artykuł i dowiecie się wszystkiego. Cappuccino. Pizza, gdzie nasza carbonara? Carbonara się gotuje. Gotuje się, pizza, szybciej, jesteśmy głodne. Słuchaj, Gigi, u mnie nikogo nie ma dzisiaj w domu. Może zadzwonimy do chłopaków i się pogodzimy. Nie, Julia, potrzebujemy jeszcze kilku dni. Niech chłopcy za nami biegają. Dobra, ale popatrz na nich, są tacy nieszczęśliwi. Maskotko, odłóż już tą głowę. Chodź tu z nami pograć. No dawaj z nami pograsz, a nie tylko siedzisz z dziewczynami i skaczesz.
Dobra, nie zaczepiajcie go, bo się popłacze zaraz. Jak jesteście tacy mądrzy, to poskaczcie w tym kostiumie. To nie jest proste, to trudny sport. Tak, trudny sport. Poskacz z dziewczynkami. Cześć wszystkim! To co, koszykarze, sądzicie, że nauczyciel Mike nas wypuścił z dwóch lekcji? No jak? Wypuścił was? Tak, wypuścił nas z dwóch ostatnich lekcji. Dlatego wychodzimy... Do domu Lady Bunny! Fajnie! Dziewczyna, wy dokąd idziecie? Mieliśmy mieć trening. Znowu o niczym nie wiem. O, maskotko. Tak, dzisiaj nie będzie treningu. Przeprowadzam się do domu Lady Bunny i koszykarze z buntowniczkami przyjdą mi pomóc i spakować rzeczy. No, dziewczyny nie wezmą same rzeczy. Maskotko, nie kumasz, że chcemy obejrzeć dom Lady Bunny? Dom Dianusi. Maskotko, jak chcesz, możesz iść z nami. Nie, ja zostaję w szkole i trenuję. Niedługo czeka nas konkurs, nie wiecie? Maskotko, potrafisz się zrelaksować? Dużo trenujemy, jesteśmy najlepsi. Tak, maskotko, chodź z nami. Nie, ja będę trenował. Może kiedy indziej zobaczę twój dom, Diana. Dom Lady Bunny. Dobra, jak chcesz, maskotko, powodzenia. Do jutra. Idziemy, pa, pa. Na razie, maskotko. Trzymaj się. Chłopaki, poczekajcie na górze. Przypodrujemy noski. Będziemy niedługo. Tylko pośpieszcie się. Dziewczyny, dzisiaj w końcu zobaczycie mój nowy dom, Lady Bunny. Tam wszystko zrobione jest dokładnie pode mnie. Diana, a zdecydowałaś już, kto będzie z tobą mieszkać? Zdecydowanie ja, jestem najlepszą przyjaciółką Diany. Kitty, nie zapomniałyśmy, że jesteś przyjaciółką Diany, ale ja też jestem jej przyjaciółką, jesteśmy zespołem. No Diana, zdecydowałaś już, kto będzie z tobą mieszkał? Dziewczyny, najpierw ja się przeprowadzę, a potem wspólnie podejmiemy decyzję. Słyszałyście? Najpierw pomogę przeprowadzić się Dianie, a potem podejmiemy decyzję. O, Kitty, przepisujesz sobie za duże zasługi. Dziewczyny, uspokójcie się. Teraz wszystkie idziemy do mojego nowego domu. Chłopaki, fajnie, nie? Moja mała będzie mieszkać sama. Pewnie z nią zamieszkam. Oj, Smajlik, nie popisuj się. Smajlik, nie popisuj się. Nie będziesz mieszkał z Dianą. Nie będziesz. Jak się jej rodzice dowiedzą, to cię od razu wyrzucą. Po prostu jesteś zazdrosny. Zazdrosny, że będę mieszkał z moją dziewczyną, a ty będziesz takim malutkim dzieciakiem. Słyszałeś, Dima? Tak, Smajlik będzie mieszkał z Dianą. Zadzwońmy do mamy Diany, ona wie? Nie mieszaj się, to nie jest konieczne. O nie, Kev, muszę zadzwonić. Tak czy siak, jutro u mnie w domu. Pomożecie mi się spakować, bo będę się przeprowadzał do Diany. Skupiałeś, czy co? Gdzie się będziesz przenosił? O, najstraszniejszy chłopak w szkole. Burza, huragan. Diana to moja dziewczyna. Chce to się wprowadza, ale nie to nie. A ty to kto? Bratanek nauczyciela Majka. Jak tylko dotkniesz Diany, to wsadzę ci te dwa palce głęboko do nosa. Jak widelec do gniazdka? Mniej więcej tak. Żarówka się zaświeci. Czego się śmiesz? Jestem zły. Mama Diany nie odbiera. Długo tak będziemy na nic czekać? 5 minut i wyjdą. Hej, chłopaki, na kogo czekacie? Co cię to obchodzi? Nie obchodzi, ale przyjdźcie do mojej szkoły tańca. Co? Jakiego tańca? Jestem szermierzem. Ja robię karate. A ja się buksuję. Jak przyjdziecie do szkoły, to pokochacie. Zobaczycie, obiecuję wam. Pomyślimy. Poszedłem potańczyć. Czekamy na dziewczyny. To co, chłopaki, jedziemy do mojego nowego domu? Tak, do domu Lady Bunny. Prowadzam się też, prawda? Smile. Mówiłem ci, Smile, mówiłem. Timur, uspokój się, nie idziemy na spacer, ale przewozić rzeczy. Dobra, chodźmy. Zrozumiałem, gdzie oni idą? Do jakiegoś domu Lady Bunny. Ale to co, Smile chce mieszkać z Dianą? Smile nie będzie mieszkał z Dianą. Kochani, witajcie w moim nowym domu. Rozgośćcie się tutaj. Diana, wiesz, że też się pakuję i przeprowadzam do ciebie? O, Smile, tak od razu? Smile, Diana jeszcze nie zdecydowała, kto z nią zamieszka. Masz coś do jedzenia? Jesteśmy głodni. No jasne. Nie no, kochani, jestem twoim chłopakiem. Muszę tutaj z tobą zamieszkać. Pierwszeństwo mam tutaj ja. Diana, gdzie jest mój pokój? Oczywiście, wszystko jasne. Diana, powiedz Kitty, żeby się nie popisywała. To mnie wkurza. Kochani, nie kłóćmy się. To jest dom Lady Bunny, więc to jest mój dom. Dla moich przyjaciół drzwi są zawsze otwarte. Jednak nie każdy może tutaj mieszkać. No dobra, chodźcie, w międzyczasie pokażę wam wasze pokoje. Diana, mogę skorzystać z tej nowej toalety? Możesz, Max, po prostu zamknij drzwi. Zamknij drzwi. Dobra, kochani, w tym pokoju będą spać moje dwie przyjaciółki, Mary i Nat. Dziś wieczorem ten pokój jest wasz. Diana, ja chciałam ten pokój.
Kitty, co z tobą? My będziemy spać na pierwszym piętrze. Dobra, dzisiaj śpicie tutaj, ale jutro będziemy spać tu z Dianą. Kitty, ty tutaj nie decydujesz. To decyzja Diany. Diana, a gdzie jest pościel? Co, będziemy spać na gołych materacach? Dziewczyny, cała pościel jest w szafie. Pościelcie sobie łóżka. Diana, chcemy tutaj mieszkać. Rodzice nam pozwolili. To co, chłopaki, będziecie mnie tu odwiedzać? Będę nowym gospodarzem w sumie. Przestań się popisywać, Smile. Jesteś taka pewnia, a miło, że jeszcze tu nie mieszkasz. Mieszkam. Jutro, dzieciaku, weź moje rzeczy i je tutaj po prostu przynieś i już. Chłopaki, pokażę wam, gdzie będziecie spali. Dzisiaj będziecie spać w biurze, tylko rozłożcie sobie sofę. Ale jak to w biurze? Diana, ale jak to w biurze? Mam z nimi być w tym samym pokoju? A co z osobnym łóżkiem? Chłopaki! Dobra, będziemy spać w tym biurze. Rozłóżcie sobie sofę. Chłopaki, dobrej nocy. Czemu mam z nimi spać? Smajlik, do jutra. Dobra, Kitty, idziemy. Musimy odpocząć. Diana nie chce, żeby wszyscy tutaj mieszkali. Powinnyśmy tylko my tutaj mieszkać. Kitty, uspokój się. Nie zdecydowałam jeszcze, kto będzie ze mną mieszkał w tym domu. Nie, no to jakiś żart, chłopaki. Nawet się nie zmieścimy na tej kanapie. O to chodzi. Ja będę spał na kanapie, a ty będziesz spał na podłodze, okej? Nie, Max, ja nie będę spał na podłodze. Nie, chłopaki, nie podoba mi się to w ogóle. Idę do Kitty i Diany prosić o nowe łóżko. No i Smile, ty też, Dimur, możesz poprosić o nowe łóżko. Ja tu będę spał sam. Nie, Diana, to niesprawiedliwe. Jestem twoją najlepszą przyjaciółką. Musimy mieszkać razem, to normalne. Kitty, dobra, słyszałam. Zastanowię się. Halo, kto tam? O, dziewczyny, nie śpicie? Wiecie co, jest tam trochę mało miejsca. To maleńka sofa. Super, Smile. I co sugerujesz? Tak, Smile, co sugerujesz? Nic nie sugeruję, po prostu twoja kanapa jest ogromna. To nie fair. Okej, dobra, Smile, będziesz tutaj spać. To jest nasza połowa razem z Kitty, a to jest twoja połowa. Rozumiesz? I nie chrapaj. Dobra, dziękuję, dziewczyny, jesteście super. Co? Czemu oni tam krzyczą? Diana, już ci mówiłam, oni nie mają tutaj nic do roboty. Nie no, wydaje mi się, że coś się tam wydarzyło. Nat, Mary, co wam się stało? O nie, tylko nie to. Diana, okazało się, że on nas śledził. Wstawaj i wyłaź stąd. Diana, przyszedłem cię chronić. Romeo, co ty żartujesz? Co to ma być, dzień otwarty? Ja bronię moją dziewczynę, a ty stąd wyłaź. Spróbuj mnie wyrzucić. Bezczelny. Romeo, nie musisz mnie chronić. Więc albo opuścisz dom, albo wezwę ochronę. No wezwij. Dobra, Diana, zrobię co powiesz. Będę tu czekał za drzwiami, jak coś tu zadzwoń. Co to było? Diana, to miłość. To nie miłość, to prześladowanie. Chyba będę musiała zadzwonić do rodziców, żeby załatwić sprawę z Romeo. No i niech tu już nie przyłazi. Widzieliście, jaki bezczelny? Nie przymilaj się do mnie, to ja śpię na kanapie. Dobra, chłopaki, nie kłóćcie się. Chodźmy już wszyscy do łóżek. Kochani, a wy zostawcie lajki, subskrybujcie nasz kanał, klikajcie w dzwoneczek i czekajcie na nowe fajne odcinki. Do zobaczenia! Pa, pa, pa! Diana, zdecydowałaś już, kto będzie z tobą mieszkał? Dziewczyny, jutro wam powiem. Jutro.